Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytanie dotyczące m.in. utraty praw naturalnych, reparacji wojennych od Niemiec, czy praw nabytych. Proszę bardzo. Proszę, panie Rafale. No też państwa zwały, witam na ziemi wołomińskiej. Chciałem zapytać o taką rzecz. Pan użył takiej metafory, że gdyby przyszedł tyran i kazał nam się unosić w powietrzu, bo inaczej by nam podcinał nogi, to zanim byśmy go zamordowali, to trochę ludzi by było okaleczone. No, pewnie tak by było. Ale użył pan dosyć takiego, tej metafory w kontekście bardzo istotnej postaci. Kogoś, kogo widać, kogo można było pokonać bardzo łatwo. I mam do pana pytanie, jak to wygląda w demokracji? To znaczy, jak sądzi pan, jak wiele tych praw naturalnych obecnie mamy odbieranych w obecnej sytuacji, w obecnej rzeczywistości i dlaczego ludzie mają taką małą ochotę, już nie mówię na to, na ten czyn taki radykalny, ale nawet jak na jakiś delikatny sprzeciw? Zacznę od końca. Dlatego, że są odzwyczajani od wolności, od zachowań wolnościowych. Temu służy, znaczy mówiłem tutaj o masowym duraczeniu. To masowe duraczenie dokonuje się za pomocą piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Za pomocą tych trzech instrumentów ludzie są systematycznie oduczani od zachowań wolnościowych. Ja z własnego doświadczenia muszę opowiedzieć, jak spotkałem bardzo sympatycznego człowieka sowieckiego. I to nie w Polsce nawet, tylko w Szwecji. Człowiekiem sowieckim była bardzo sympatyczna studentka prawa Uniwersytetu w Uppsali. Rozmawiałem z nią. No i usiłowałem ją przekonać, że są sytuacje, w których należy, czy w ogóle nawet przynajmniej można przeciwstawić się władzy. I ona nie potrafiła tego zrozumieć. Wreszcie mówię, no niech pani sobie wyobrazi. A ona na to powiada tak, mogę to sobie wyobrazić, ale po co? Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że przede mną siedzi człowiek sowiecki. Że przede mną siedzi człowiek sowiecki. I to mówię, bardzo sympatyczny, tylko już oduraczony. Kto nie zna smaku mięsa, to nie będzie do niego tęsknił. Po prostu nie będzie do niego tęsknił. Bo to trzeba jednak, dlatego bardzo istotne jest, żebyśmy się potrafili temu naciskowi oprzeć. Temu naciskowi oprzeć, nie zwracając uwagi na to, że to jest dla naszego dobra, bo to nieprawda. To nieprawda. Przerabianie nas na człowieków sowieckich nie jest dla naszego dobra, z uwagi na to, czym się człowiek sowiecki charakteryzuje. No i przepraszam, o co pan pytał w pierwszej kolejności? Bardzo liczne. Bardzo liczne. No, nie budzi niczyjego sprzeciwu. Nie, a ja w każdym razie się nie spotkałem ze sprzeciwem żadnym. Pomysł, że jak jeden, nie jakieś dramatyczne rzeczy, tylko że jak jeden człowiek chce coś powiedzieć drugiemu człowiekowi, to musi uzyskać pozwolenie od trzeciego człowieka. No na tym polega system koncesjonowania mediów. Przecież. Co to za różnica, czy ja chcę powiedzieć panu coś wprost, czy za pośrednictwem radia? Żadnej różnicy nie ma. Ale żebym mógł za pośrednictwem radia to samo panu powiedzieć, to muszę mieć zezwolenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A niby z jakiej racji? I nikt się temu nie dziwi. Już nie to, że się sprzeciwia, nawet się nie dziwi. No i to jest ilustracja tego, jak daleko żeśmy już na tej drodze się posunęli, czy jak daleko nas posunięto na tej drodze. Mówię, nie chodzi o żadne dramatyczne rzeczy, jakieś takie, od których tam świat się zatrzymuje w posadach, ale no drobiazg taki, no chcemy sobie coś powiedzieć i nie możemy, bo tu jeszcze w dodatku pan Sierakowski czy jakieś inne mówią, nie, to język nienawiści jest, to tu nie wolno i tak dalej. To są wszystko takie narzędzia, które zmierzają do tego, żebyśmy się dali, pozwolili wytresować
jak małpy. Żeśmy skakali z gałęzi na gałąź przed panią wychowawczynią naszą. Proszę bardzo. No to w takim razie teraz ruszyła się ta sprawa tych reparacji, prawda, wojennych. Nie, nic się nie rozpoczęło. Nic się, w Niemczech się ruszyło. Nic się nie rozpoczęło. Był tylko festiwal w mediach. Natomiast rząd, nie słyszałem, żeby rząd wystąpił wobec... Że to się na zachodzie coś tam się odbiło, że Niemcy by taki układ przyjęli, żeby po prostu, żeby się było droższe. Pana, jeszcze raz mówię, że pojawiają się opowieści, ale nie przyjęli tego. Nord Stream jest budowany i wie pan, proszę nie wierzyć w te bajki, bo to jest te reparacje wojenne, to jest pomysł, który się narodził w głowie pana prezesa Kaczyńskiego na mitingu Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie Trybunalskim latem tego roku, kiedy pan prezes Kaczyński najwyraźniej musiał dojść do wniosku, że paliwo smoleńskie się wypala. No i czym będziemy się onanizować? No to trzeba wymyślić jakiś nowy ten motyw. No i właśnie to jest to. Proszę pana, trzeba wyjść od tego, jaki jest stan prawny sprawy. Trzeba wyjść od tego, jaki jest stan prawny, żeby sobie wyrobić pogląd. Polska w 1945 roku przez konferencję w Poczdamie miała przyznane reparacje, ale w puli sowieckiej. W puli sowieckiej i Sowieci oczywiście dzielili się z Polską po bratersku, jak to mają w zwyczaju. Żądając w zamian, znaczy nie żądając, tylko wybierając pod tym pretekstem górnośląski węgiel. Polska z tych reparacji prawie nic nie dostała, jakieś tam ochłapki. Natomiast węgiel górnośląski był wybierany naprawdę. I nawet dla tamtych władz, jakie były, to już była sytuacja nie do zniesienia. I w związku z tym tamten rząd w 1953 roku zrzekł się tych reparacji, już nie chcemy tych reparacji, ale wy nam obiecajcie, że nie będziecie tego węgla wybierali. Rosjanie obiecali, ale dopiero po 1956 roku przestali. Do 1956 roku wybierali. Stanowisko rządu niemieckiego jest takie. Myśmy reparacje wypłacili zgodnie z zaleceniem konferencji w Poczdamie. Natomiast jak się Rosjanie z wami rozliczali, to nas wcale nie obchodzi. To wy się teraz dogadajcie z Putinem. Takie jest stanowisko rządu niemieckiego i dlatego ani pani Beata Szydło, ani pan minister Waszczykowski nie wygłupili się, żeby wystąpić z takim żądaniem wobec niemieckiego rządu. Pan poseł Mularczyk, który jest z zawodu adwokatem, prawdopodobnie pomyślał sobie, że to tutaj się na tym wybije. Ale to jak on już tam stwierdził, że będzie tu na pewno to wszystko się należy, to potem powiedział, że ano to trzeba, najpierw powiedział, że to trzeba powołać taki zespół tam, który to wyliczy, czy ile to tego się należy i tak dalej. A potem trochę się zreflektował i powiedział, że to będziemy występować do polskich sądów. No to polskie sądy, nawet działki na Księżycu mogą nam, wie pan, przysądzić, oczywiście. Tylko pytanie jest takie, w jaki sposób Polska, która siedzi u Niemców w kieszeni, zmusi Niemcy do zrobienia czegoś, czego Niemcy nie chcą zrobić? Nie wiem. Natomiast ekscytować opinię publiczną, wie pan, rozhuśtywać emocjonalnie opinię publiczną, to jeszcze powiedzieć, że a to 6 bilionów dolarów nam się należy. O, to za te pieniądze to byśmy jeszcze pół litra do obiadu sobie mogli zafundować. To oczywiście to na każdym zrobi wrażenie. Tylko, że to jest taki samograj do nakręcania, wie pan, emocjonalnego, ale to nie jest przedsięwzięcie serio. Ale ja to biorę
Znaczy, dlaczego ja to tak powiedziałem? Tutaj, biorąc pod uwagę, co powiedział, to sprawę, co się w Stanach Zjednoczonych zdarzyło, prawda, co Senat ustali. Bo że te reparacje byśmy mogli ewentualnie na spółkę z Żydami. Proszę pana, więc niech pan porzuci ten proszę pana, to jest właśnie przy tej okazji, bo ja bym w ogóle się nie zajmował tą sprawą reparacji, bo to przy tej okazji się pojawiają dwie rzeczy, które są potencjalnie dla Polski niebezpieczne. Jedna rzecz to taka, w postaci argumentacji. A jak się w 1953 roku rząd rzekł, to nas nie dotyczy, bo to nie był żaden polski rząd, to byli przebierańcy. Polski rząd to jest dopiero teraz, a przedtem to byli przebierańcy. Pan Płużeński, tu byłem w Bełchatowie, koło mnie siedział i to mówił, że dopiero teraz, a to ja mówię tak, to kto został przyjęty do NATO w 1999 roku? Przebierańcy czy Polska? Komu konferencja w Poczdamie przyznała ziemie zachodnie? Przebierańcom czy Polsce? Z kim Brandt podpisał w 70 roku układ graniczny? Przecież z przebierańcem, Cyrankiewiczem. To jak my będziemy mówili w Polsce, że to wszystko jest nieważne, bo to przebierańcy, to dla Niemców to jest najpiękniejsza muzyka. Czegóż jeszcze mogą chcieć więcej? Że to wszystko nieważne, bo to przebierańcy. To zaczynamy od początku, od nowa. Dobrze, tak jest. Ziemie zachodnie. Teraz dopiero zaczniemy negocjować, komu właściwie one się należą. Bo to z przebierańcami, to dlatego trzeba uważać, z taką argumentacją trzeba uważać. Bo to ona pozornie brzmi bardzo patriotycznie, ale jest śmiertelnie niebezpieczna. Inne kraje, wie pan, też są spostrzegawcze i potrafią wykorzystać takie momenty. I druga sprawa z Żydami. To też jest niebezpieczne, bo wie pan, jeżeli my, Polska, by oświadczyła, jakiś, nie wiem, prezydent czy premier powiedziałby tak Żydom, dobra, to my wam wypłacimy te roszczenia, zrealizujemy te roszczenia, jak nam Niemcy zapłacą reparacje. Niemcy nam reparacji nie wypłacą, prawdopodobnie nie, natomiast Żydzi by uzyskali coś, na czym im bardzo zależy, to znaczy uznanie zasadności tych roszczeń przez polski rząd. Największe głupstwo byśmy zrobili. Największe głupstwo i to na własne życzenie. Po prostu, wie pan, dlatego ja w ogóle bym się nie zajmował tą sprawą reparacji, gdyby nie te dwa, nie te dwie rzeczy, które mogą być mogą się okazać dla Polski niebezpieczne, a wielu ludzi myśli, że to właśnie o tak powinniśmy sobie wykombinować. Bardzo, trzeba bardzo uważać z tym. Proszę bardzo, tam z tyłu, tam. Ja mam dwa pytania. Chodzi mi o to, że tak. Na podstawie pańskiej wypowiedzi o tym, jak generał w trakcie II wojny światowej utracił swoje prawa nabyte i żeby w Polsce odbudować ten narodowy potencjał gospodarczy, żebyśmy nie umarli w zdrowiu, tak jak pan powiedział, czy powiedzmy nie sugeruje pan, żeby zastosować tą metodę, czy nie wiem, nie potrzebujemy wojny i Hitlera, czy samego Hitlera? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, a propos edukacji za granicą i w kraju, czyli za granicą Polaków w drugim pokoleniu, tak jak pan powiedział, żeby tam szły fundusze, żeby ci ludzie wiedzieli, chociażby znali język polski. Czy nie jest w tej chwili tak, że w Polsce z kolei studenci zagraniczni są ekstra finansowani przez obecny rząd, można chyba tak powiedzieć. Dziękuję. Wie pan, ja uważam, że rząd w ogóle nie powinien finansować edukacji. Edukację powinni finansować ludzie, obywatele. Dlatego, że no, po co rząd ma zabierać im pieniądze pod pretekstem, że potem będzie ich edukował nie wiadomo kiedy i tak dalej. A zresztą ta edukacja, powiedzmy sobie, to nie jest, bo mamy w tej chwili na przykład w Europie
i u nas też, u nas w mniejszym stopniu niż na Zachodzie, ale i w Stanach Zjednoczonych, rewolucję komunistyczną w pełnym natarciu. Nam się zdaje, że tak nie jest, ale tylko dlatego, że ta rewolucja jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy, bo my znamy strategię bolszewicką. Ale strategia bolszewicka okazała się na dłuższą metę, doprowadziła do przerażających rezultatów, ale okazała się na dłuższą metę nieefektywna. W związku z tym już pod koniec lat 60. właściwie zaczęto od niej odstępować i wreszcie zastąpiono ją taką strategią, którą jeszcze w latach 20. XX wieku wymyślił taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uznał, że Marks się pomylił, że podstawowa teza Marksa, jakoby byt określał świadomość, która przekładała się właśnie w praktyce na bolszewicką strategię uchwycenia i sprawowania władzy, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Bo Gramsci postawił sobie pytanie, co właściwie człowieka alienuje, to znaczy trzyma go w niewoli. I doszedł do wniosku, że nie niewłaściwe stosunki własnościowe, nie przemoc zewnętrzna, tylko kultura burżuazyjna. Kultura burżuazyjna, bo ona dostarcza człowiekowi podstawowych kategorii, przy mocy których on myśli, ocenia, porównuje, wybiera, jednym słowem funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli się chce przeciwko tej kulturze zbuntować, a na tym rewolucja polega przecież, to on się buntuje przy mocy tych kategorii, których ta kultura burżuazyjna mu dostarcza, bo innych nie ma. Więc jego bunt jest śmieszny, jego bunt jest bezskuteczny. I Gramsci powiada tak, że jeżeli chcemy przeprowadzić rewolucję, to musimy do kultury burżuazyjnej wprowadzić ducha rozłamu, jak on to nazywał. To znaczy nadać tym kategoriom kulturowym całkiem odmienny sens. I podam przykład. I to narzucić nawet siłą ten odmienny sens. No, jest takie, funkcjonuje takie określenie kochający inaczej. A to często wywołuje tam taką rozweselenie słuchaczy, bo to takie frywolne tam skojarzenia od razu budzi, ale porzućmy te frywolności. I skoncentrujmy się na ładunku informacyjnym, który to określenie za sobą pociąga. Jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. Co z tego wynika? Ano to, że normą jest cokolwiek, że normą jest wszystko. W takiej sytuacji samo pojęcie normy traci sens. I to jest pogląd rewolucyjny, czyli wywrotowy w stosunku do dotychczasowych osiągnięć cywilizacji łacińskiej. Bo my w cywilizacji łacińskiej za Arystotelesem powiadamy, stosujemy logikę dwuwartościową. Jest prawda, jest fałsz, jest norma i są dewiacje, prawda? A tu nie, prawdy nie ma, normy nie ma. No, filozofowie, którzy... Wykładowcy filozofii, którzy zupełnie serio mówią swoim studentom, że prawda nie istnieje. To przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. A skoro to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że prawda jakaś istnieje. Więc no, nie wymagajmy zbyt wiele, bo to są matoły, więc to szkoda każdego słowa. Ale i ta strategia Gramsciego, bo strategia bolszewicka polega na tym, że gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, masowy terror i masowe duraczenie wielkich mas ludzkich. U Gramsciego jest odwrotnie. Masowe duraczenie się wysuwa na plan pierwszy i ono się dokonuje przy mocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. I narzędzia terroru są stworzone, ale nie są tak intensywnie stosowane, bo masowe duraczenie przynosi tak znakomite rezultaty, że nie trzeba się uciekać do terroru. Wystarczy
trzymać edukację, media i przemysł rozrywkowy, żeby ludzie zgłupieli całkiem. No i mamy takich, całe tabuny tam są. Myślą, że to wszystko naprawdę. No, to już nim nic nie wytłumaczy. Ja spotkałem taką osobę w Szwecji, ale to o tym za chwilę. Więc strategia rewolucji komunistycznej została zmieniona, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Cele są takie same. Podstawowym celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli. Raz na zawsze się to robi. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba samodzielnie dokonywać wyborów i tak dalej, codziennie, a on już tej umiejętności właśnie się pozbawił. Więc drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu, czy człowiekom sowieckim, sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. I tym sztucznym środowiskiem jest państwo totalitarne. Czym się ono charakteryzuje? Między innymi tym, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. Więc na przykład władzy rodzicielskiej. No przecież na naszych oczach została zlikwidowana. Został tylko z niej obowiązek alimentacyjny. Ona niby jest, ale przypomina, no można to porównać do orła wypchanego. Orzeł wypchany ma wszystko to samo, co i żywy. I skrzydła, i dziób, i ale nie lata. No to jest orwellowskie oczywiście, więc to, a władzy religijnej też nie toleruje państwo totalitarne, więc bardzo ciekawą ofertę przedstawił kilka lat temu francuski prezydent Sarkozy pod adresem Kościoła katolickiego, że jeżeli Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, to co to znaczy? No wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego, tylko się zredukuje do roli takiej organizacji charytatywnej i z elementami przemysłu rozrywkowego, to nawet może być finansowany przez państwa. Co to komu szkodzi? Natomiast jak nie, to wojna. No to mamy trochę wojny, bo tam nie wszyscy jeszcze tam przeszli na stronę wroga. Chociaż... Proszę? No to nic, no to wie pan, to, ale to jak to nie chodzi o to, czy on jest łajdakiem, czy porządnym, tylko jaką ofertę przedstawił. No i wreszcie jednej władzy też państwo totalitarnie nie toleruje. Władzy właściciela nad rzeczą. No i proszę bardzo, ile władzy państwo nam pozostawiło? Bardzo niewiele. Na przykład no, nikt nie może na swojej posesji wyciąć drzewa, które sam posadził, bez pozwolenia urzędnika. No to właśnie to widać na takich przykładach. To bez dramatyzmu się to odbywa, ale tak jak się to gotuje żabę. Państwo wiecie, jak się gotuje żabę. Powolutku. Także żaba nigdy nie wie, kiedy... A jak już się, jak ten granica zostanie przekroczona, to już jest ugotowana.